partnerem tego podcastu jest Sports.st. Na hasło zrób w sklepie sklep.sports.st.pl dostaniecie 10% zniżki. Nasi drodzy. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, Krzysztofie. W zupełnie innym dniu niż nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Przechytrzyliśmy system. Co widać po naszych ubraniach, że to jest zupełnie inny dzień niż jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Przy okazji chciałem też, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, o czym będziemy rozmawiać, chciałem podziękować wszystkim za bardzo ciepłe przyjęcie Krzyśka, za te wszystkie miłe komentarze, które pojawiły się na temat zmian w tym podcaście. Które czytaliśmy pod już umieszczonymi i opublikowanymi wcześniej podcastami i które dają nam energię i do dalszego działania i takie przekonanie o tym, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Czy mówimy, jak jest naprawdę? Czy nie? Nie, to jest takie wishful thinking i propaganda sukcesu. No, bo tak naprawdę jeszcze pierwszy odcinek się nie opublikował, więc tak. Nie wiem. Pierwszy odcinek będzie jutro opublikowany. Korzystamy z najlepszych, bo Kuba Wojewódzki robi dokładnie tak samo, więc wiesz. Albo powiedziałeś najpierw najlepszych, a potem Kuba Wojewódzki. Pogubiłem się. Ty nie jesteś team Wojewódzki? Nie, po prostu bawi mnie beka z niego po prostu. Okej. Okay. Ale nic do niego nie masz? Nie. Okej. Okay. Nie. Kuba, zaproś mnie do siebie, hej. Wiesz, znajdziesz chwilę. Szczególnie, że mi wielokrotnie, szczególnie kiedyś jak vlogi jeszcze nagrywałem takie krótsze, to mi mówiono, że się strasznie zapatrzyłem w Kuba Wojewódzkiego, że ja za bardzo chcę być jak Kuba Wojewódzki. Okej. Okay. I odciąłeś się od tego. Wcale nie. Ja po prostu jestem jak Kuba Wojewódzki. Nie to, że chcę być jak on. Macie nawet podobne samochody. Jestem dokładnie taki sam jak Kuba Wojewódzki. Widać jego podobieństwo. Znaczy obaj już zaczynamy cierpieć na łysinkę, tylko ja po prostu już poszedłem z tym i ogoliłem się na łysą, cały czas udaje, że ma włosy. I to jest główna różnica. Moi drodzy, Krzysztof, powiedz mi, czy masz telefon? Mam. Czy masz telefon? Mam. Telefon komórkowy. Mam. Smartfon. Telefon komórkowy typu smartfon. To jest niesamowite urządzenie. Mhm. Marku, czy zastanawiałeś się, jak tego typu urządzenia zmieniły nasze życie? Ja nie wyobrażam sobie, Krzysiu, życia bez tegoż urządzenia. Ja również. Tak, porozmawiajmy o tym. Nie, serio, tak pomyśleliśmy z Krzychem, że my pamiętamy... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby życie bez smartfonów? My się zastanawialiśmy. Tak, my się zastanawialiśmy. Nie, bo my jesteśmy na tyle starzy, w cudzysłowie starzy, tak. Ja się nie czuję stary, ale ja na tyle starzy, że pamiętamy doskonale czasy, kiedy takowych nie było. Że były, może ktoś miał gdzieś jakiś jeden pan biznesmen taką wielką cegłę, którą można było zabić. Z akumulatorem na plecach. Z akumulatorem na plecach, ale ogólnie, że to nie było nic powszechnego, że się posiadało komórki. Kiedyś to było. I tym bardziej nikt nie marzył o tym, że w komórce będzie można na zawołanie odpalić szwedzkie porno. On demand w każdym miejscu w mieście. W HD. Na Nokii 3030 nie dało się? To było niemożliwe. To było absolutnie niemożliwe. I tak pomyśleliśmy, żeby porozmawiać o tym, jak strasznie... Bo tak na co dzień... Wiesz, nie odczuwam tego, żeby moje, tak na co dzień. No. Nie odczuwam tego, żeby moje życie jakoś drastycznie się zmieniło. Ale z drugiej strony, raz na jakiś czas, na przykład w tej chwili oglądam The Office. Mm-hmm. Amerykański The Office od początku zacząłem sobie oglądać. Po raz, nie wiem, to ze Steve'em Carellem, tak? Tak. I The Office amerykańskie zaczęli kręcić w 2005 roku. Nie? I tak, nie wiem, w mojej głowie, bo to ostatnio, skończyłem oglądać to, nie wiem, 4 lata temu, coś takiego, nie? W mojej głowie to jest takie nowe, takie no wiesz, takie świeże, nie? Ale teraz jak to oglądam, a to już nie było 2005 rok, no to dzięki Bogu 14 lat temu, no to nie 140 lat temu, tylko 14, nie? I tam nie ma ani jednej wzmianki o social mediach, o Facebooku, nawet o YouTubie chyba, chociaż nie może YouTube się, bo tam jestem na trzecim sezonie powiedzmy, czy czwartym, nie? Nawet chyba za bardzo o YouTubie nic nie było, nie ma nic o Facebooku. A to był taki serial, który wszystkie takie nowinki bardzo szybko podchwytywali i pokazywali, żeby to jakoś umieścić. Jest bardzo umieszczony w czasie ten serial.
komórki, jakie mają, to są te takie, jeszcze była moda na to otwierane. Tak, kto pamięta... Z antenkami. Z antenką, taką... Kto pamięta, że miał taką komórkę, co mu się tak, wiesz, ja otwierała? Ja takiej otwieranej... Miałem jedną chyba. Miałem kiedyś taki okres, jeszcze nawet jak nie zaczęły wchodzić smartfony, że co miesiąc zmieniałem telefon i to było tak, że... Znaczy to nie było, że tamte byłeś jednym z tych osób. Nie, tylko po prostu byłem takim gigiem, że... kupowałem telefon na Allegro, używany oczywiście, pobawiłem się nim przez miesiąc, sprzedawałem, kupowałem za tą samą cenę albo dokładałem 20 zł. Krzysztofie, wyjaśnij mi, skoro to nie był smartfon, to jak ty się nim bawiłeś? Co ty na nim odpalałeś sobie dzwonki telefoniczne? Dokładnie tak. Kolejne rekordy w Snake'a. No, to później przyszedł taki czas, była chyba Nokia 5510, gdzie to był taki telefon w poziomie, gdzie już miał klawiaturę QWERTY. Po dwóch bokach. Ale w środku, nawet jak się tylną klapkę odczepiło, to tam było widać zarys konstrukcji Nokii 3030. I to jest autentyk. Naprawdę? Naprawdę, tak. Pamiętam, moja koleżanka z liceum miała ten telefon, ale... I tam był już odtwarzacz MP3, była, wiesz, 64 mega, 8 kawałków. Bang. Bang. Nie, pamiętam te czasy. Jaki miałeś pierwszy telefon swój, komórkowy? Motorola jakąś taką starą. Nie pamiętasz modelu? A380. Nie mam pojęcia, jak wyglądał, ale byłem ciekaw, czy pamiętasz, bo ja pamiętam dokładnie, jak ja miałem pierwszy swój telefon komórkowy. To był Alcatel One Touch Club. Taki miał, no oczywiście miał antenkę, no. Bo jakże, to był chyba 99, 98 rok i bateria była taka gruba, na dwa kciuki była gruba i była taka w ogóle, że jak masz telefon płaski, to tam taka, gdzie była bateria, to była dupa taka, nie? I najzabawniejsze było też, jak się wyciągało tą baterię, to były takie cztery paluszki, po prostu to były cztery baterie paluszki jakieś tam, po prostu, wiesz, z możliwością doładowania. I wyświetlacz był taki, wiesz, wąziutki, tyle co było widać, numer tam, dwie linie SMS-u, tekstu, tak. Jakoś tak. No. Pierwszy telefon, jaki miałem z ekranem kolorowym, to był tam jakiś Sarzem w ogóle, była kiedyś taka marka Sarzem. Francuska. Sarzem. No i pamiętam taką historię, że u moich rodziców na takiej działce letniskowej, tam było super, super jezioro, ja tam byłem, wiesz, jakby nastolatkiem, tam sobie już SMS-owałem. Czy jakby nastolatkiem, znaczy, że miałeś 10 lat, czy? Nie, trochę więcej, ale... Jak powiedziałeś, jakby nastolatkiem, próbuję to zdefiniować. niskie naście to na pewno było. I pamiętam, że z kimś tam SMS-owałem, było ciemno, szedłem po mostem i jakoś mnie tak zniosło. I wpadłeś do... Wpadłem z telefonem. No. Pamiętam, że w szoku jeszcze jakby ten... Dobrze, że akurat telefon na dno jeziora, bo to było gdzieś tam do pasa, telefon spadł akurat wyświetlaczem do góry, jeszcze się świecił, więc zdążyłem po niego zanurkować, wyciągnąć, dokończyć SMS-a i dopiero wyłączyć. Zdążyłeś jeszcze SMS-a dokończyć? Wow, that's gangst. No. Tak się bujałem za dzieciaka. Ale stary, w dzisiejszych telefonach, tak byś nie wyłączył go od razu, nie wrzucił do 10-kilowego worka ryżu. No, ale ten telefon właśnie tam baterię... Cztery osoby umarły na zawał serca. Baterię wyciągnąłem, wysuszyłem i działał dalej. Ja pamiętam, bez problemu. Miałem, to był chyba mój drugi albo... Trzeci, nie pamiętam, któryś tam telefon. Miałem Nokia 3310, klasyk, absolutny klasyk, niezniszczalny i miałem ją bardzo długo i podejrzewam, że do dzisiaj bym ją jeszcze miał, jakby działała, ale wybrałem się z nią na plażę i leżała na słońcu, tak całkowicie nieosłonięta niczym. Przez pół dnia leżał na słońcu, a był taki naprawdę upał, taki ze 30 stopni, wiesz, no przynajmniej. A, czyli wtedy też już był upał. Był upał wtedy, wyobraź sobie. Proszę, proszę. I wyświetlacz nie wytrzymał. Że po prostu wyświetlacz się wyłączył. Telefon działał, udało się na niego zadzwonić, ja mogłem odebrać, ja, wiesz, wszystko on działał, tylko wyświetlacz przestał działać. A że już ten telefon jakiś czas miałem, to go już tam machnąłem ręką na niego. Ale zeszliśmy z tematu jakby całkowicie, nie mieliśmy wymienić jakby wszystkich modeli telefonów, które mamy, które mieliśmy. Mhm. Pamiętasz Nokia 6310? To był szpan. No, to był, wiesz, biznesowy telefon, bateria trzymała, to nie wiem, z 10 dni pewnie. Mhm. Tak. No, myślę, że niektórzy jeszcze w takich starszych firmach, jakby o długich tradycjach jeszcze te telefony. Myślisz, że mają? Myślę, że tak. Nie, chyba. Nie, no, to ten telefon miałby już 14 lat. Ale nie do zajechania. Nie, więcej. Ja byłem w liceum, jak mój kumpel miał ten telefon. To był dopiero gangster. No to tak, z bogatej rodziny pewnie.
Nie. Umiał kombinować. Umiał kombinować. Ale tak, masz rację, zeszliśmy z tematu, bo w dzisiejszych czasach, dzisiaj, strasznie ciężko jest sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiekolwiek bez telefonu. Ale właśnie ja też o tym myślałem, nie? Kiedyś jakby funkcjonowaliśmy, jakby 10 lat temu nie było takiej sytuacji, że siedziałeś, cholera, przydałby mi się teraz taki telefon jakby z dużym ekranem, żebym mógł sobie tam, nie wiem, sprawdzić mapę albo zobaczyć jakieś knajpy. No bo 10 lat temu, 2009, iPhone wyszedł w 2007, jakoś tak, no w każdym razie już były smartfony, w sensie były już telefony były te palmtopy kiedyś. Palmtopy, ale to dużo wcześniej. Były już telefony z takim dużym dotykowym wyświetlaczem. Zresztą ta kolka chyba jest w tym, w kadrze, weź ją tam dalej albo coś, bo mnie wkurwia ta kola, taka jakaś niedopita jest. Ale to w dalszym ciągu było na taki, że to taki gadżet, wiesz, to tak, strasznie tak. Drogie, w ogóle mało kogo było stać, nawet nie wiem, czy w Polsce. Wyświetlacze były takie, że trzeba było mocno wciskać, tam, żeby coś... Gwoździem trzeba było je tam wciskać, żeby cokolwiek prawie. Się tam zareagowały, no. Ale, no bo ja na przykład teraz dzwonię do Anki, wiesz, ktoś od niej potrzebuje, nie? I ona nie odbiera. Automatyczny, kurwa, telefon ma mobilny, kurwa, komórkowy telefon i nie odbiera. No. Przecież na po co masz ten telefon, jak ty odbierzesz? Wiesz, już po prostu automatycznie siedzę i czekam, no po co ci ten telefon? Bo ja wiem, że jestem rodziców na działce, nie? A ty jesteś z tych, co jak ktoś raz nie odbierze, dzwonisz teraz drugi raz? Tak. Tak, nie, no ja tak robię. Ale wiesz, że najprawdopodobniej... Ja wiem i w momencie, kiedy dzwonię po raz drugi, to jest... Nie odbierze. Jeżeli nie usłyszał ten ktoś 4 sekundy temu... A to może spróbuję trzeci raz. Ale wiesz, z drugiej strony może być taka sytuacja, że na przykład komuś dzwoni telefon i ktoś chodzi po pokoju i nie może go znaleźć. Mhm. Jak przestaje dzwonić, to nie znajdzie. To ja dzwonię drugi raz. I ta osoba ma szansę znaleźć ten telefon. Czyli ty właściwie pomagasz tej osobie. Zepsułem chyba fotel, tutaj się rzucałem. Teraz tak odjeżdżam troszeczkę sobie od tego. No. Nie, jest coś takiego, że łapie mnie straszna frustracja. No przecież po to masz, kurwa, telefon komórkowy, po angielsku mobile phone, kurwa, bo jest mobilny i możesz go mieć w kieszeni cały czas. Wiesz, tak, nie? Ja taki jestem, ale to już u mnie jest choroba trochę, że ja z telefonem nawet po domu chodzę. Na zasadzie, że... Ale to jest choroba, no. Wiesz, że jak jestem w domu, to nie jest tak, że telefon leży sobie gdzieś na szafce. Ja idę, nie wiem, gdzieś tam, i on dalej leży na szafce. Tylko przy sobie cały Tylko czas. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten telefon ale wezmę do kieszeni i będę z nim cały czas w kieszeni. Teraz nie przywołam dokładnych danych, ale tam ponad 70% dorosłych ma telefon cały czas w zasięgu swojej ręki. Nie, to siedzisz sobie na kanapie i jakby masz gdzieś położony obok, tak, że jak wyciągniesz rękę, to złapiesz ten telefon. Nie? Ja dużo gram na komórce, wiesz? A. Gram w gry. Bo gry są po to, żeby w nie grać. Bo są po to, żeby w nie grać, no i wiesz, no nie możemy zawieść ich oczekiwań w stosunku do nich samych, tak. Więc trzeba w nie grać. Więc dużo gram w gry, no jestem uzależniony od social mediów też, cały czas jestem na Instagramie, na Facebooku już teraz mniej, bo tam się w sumie mało ciekawego dzieje, na Instagramie częściej. No ale pogadajmy o tym, jakie rzeczy kiedyś trzeba było robić i załatwialiśmy inaczej. Przede wszystkim trzeba było się mówić na konkretną godzinę, tak. W konkretnym miejscu i tam być. Po prostu tam być, nie? Bo jak z telefonu stacjonarnego jakby się nie potwierdziło albo się nie zmieniło ustaleń, no to jest jakby dupa, nie? Co prawda, ja akurat jestem w takim wieku, że jestem... Znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście zacząłem się z ludźmi umawiać gdzieś na mieście, coś tam, To było w zeszłym tygodniu, bo wcześniej nikt nie chciał się do mnie umówić. To już był akurat taki okres, że komórki już były w miarę powszechne. Większość osób już miało komórkę, starsze osoby może nawet SMS-em można było się zgadać. Tak, dokładnie, więc raczej już tą komórkę miałem. Co najwyżej właśnie była taka kwestia, że drogie połączenia, te darmowe minuty, to może tak nie bardzo, bo jakieś tam tak na kartę, coś tam, nie? No, pamiętam tam najdroższe połączenia, 2,80 bodajże. No, pamiętam takie. No. Natomiast pamiętam jak dziś, Krzysztofie, taką sytuację. Wróciłem, byłem na kolonii, to było między 7 a 8 klasą podstawówki, czyli ja miałem lat, ile się ma wtedy? 13? Jakoś tak. No, jakoś tak. Circa about, 12, 13, czy nie wiem. Między 7 i 8. To chyba więcej. Nie wiem, załóżmy, że 13, no. Nieważne. I nie miałem wtedy komórki swojej. Natomiast w momencie, kiedy wracaliśmy już z tych kolonii, to był akurat rok, nie, w którym roku Matrix wyszedł, bo to był ten rok, w którym Matrix wyszedł. My żeśmy się umówili, że jak wrócimy, to idziemy na Matrixa do kina. 99? No to w takim razie my się mamy 14.
że jak wrócimy, to żeby się spotkać, to idziemy na Matrixa. Nie, nie wiem, strzelam z tym Matrixem. Nie, że idziemy na Matrixa, wymieniliśmy się numerami telefonów, jeszcze tam w ogóle stacjonarnych, coś tam. No i kumpel tam jeden, wiesz, tam obczaił, że takie i takie kino, taka i taka godzina. No i że musimy być i takie, takie godziny na miejscu, żeby kupić bilety i pójść do kina. No i ja dobra, nie? I nie miałem komórki. Więc, ale wiedziałem, gdzie mam być i o której. No i pojechałem i umówiliśmy się w kinie Femina w Warszawie. Ja do tego kina nigdy wcześniej w nim nie byłem. To akurat ja raczej, nie wiem, wtedy jakieś Luny chodziłem czy czegoś, jeżeli w ogóle. Nigdy nie byłem w tym kinie, wiedziałem mniej więcej, gdzie jest, którym autobusem mam pojechać i tak dalej. Pojechałem na miejsce, ale ponieważ ja przeważnie jestem dużo wcześniej niż powinienem gdziekolwiek być, chociaż ostatnio troszeczkę mi się to zmieniło, to czyli byłem pół godziny wcześniej. Czyli nie muszę mieć wyrzutu sumienia, jak jestem chwilę później? Musisz. Byłem pół godziny wcześniej niż się w ogóle umówiliśmy, nie? I tak wiesz, idę, patrzę, kino, ne. To kino, dobra. Jest kino. Pozwolę, no jest to kino. No to jakaś ławka, dobra, wsiądę do sobie na ławce, poczekam. Nie? No ja tak siedzę na tej ławce, siedzę, no patrzę, no już jest ta godzina, która miała być, nikogo nie ma. 5 minut minęło, nikogo nie ma. 10 minut minęło, nikogo nie ma. Ja tak, dobra, pójdę, może nie zauważyłem, jak oni do środka wchodzili, bo ja tak kawałek tak przed wejściem. No. Ja podchodzę do kina, a to nie jest kino Femina, to jest kino Felix. A z daleka przeczytałem, że to jest kino Femina. Też na F. Też na F, też na F. I ja, kurwa, wiesz, i kogoś dorwałem, ktoś jeszcze, przepraszam bardzo, gdzie to jest kino Femina w ogóle? No tutaj tam 500 metrów, bo to jakoś one dosyć blisko siebie, nie? I ja, wiesz, ja sprintem po prostu tam do tego, poczekali na mnie, nie? No bo ja nie mieli jak do mnie zadzwonić, czy wiesz, czy ja będę, czy nie będę, a wcześniej chyba, dzień wcześniej z kimś rozmawiałem przez telefon tak stacjonarny i mówiłem, że nie, no jasne, widzimy się jutro, wiesz, zaczekałem się, że będę, poczekali na mnie. No i tym sposobem przeze mnie, ponieważ byliśmy dosłownie kilka minut przed seansem de facto, to mieliśmy miejsca w pierwszym rzędzie. I oglądałem Matrixa siedząc w pierwszym rzędzie. Ale stary, to było tak, jak walczyli, to ja patrzyłem raz w prawo, raz w lewo, bo po prostu nie nadążałem za tym, co się na ekranie dzieje. Nie? Ale właśnie tak to wyglądało, no, bo tak to by było, ktoś by zadzwonił. Ej, mordo, gdzie jesteś? No siedzę przed kinem. No jak przed kinem, jak my jesteśmy przed kinem, ciebie nie ma, nie? No jak nie ma, jak jestem, no kino. Ja jestem, to was nie ma. Tutaj w parku się. Jakim parku? Tu nie ma żadnego parku. I wiesz, może by mi olśniło, że ja może przez tym kinie jestem, nie? Ale kiedyś właśnie tak to wyglądało. Albo byłeś, albo cię nie było. No i koniec. Ja jestem takim młotkiem drogowym, nie? Że nawet po Warszawie jak jeżdżę, to jeżdżę najczęściej z Google Maps odpalonym po takich trasach, które znam mniej niż bardziej, bo się czuję jakoś tak stabilniej z mapami. Nie? I ja pamiętam z moimi rodzicami, jak wyjeżdżaliśmy, jakieś takie pierwsze wyjazdy w ogóle tam trabantem zapakowanym po sam dach z workiem ziemniaków na bagażniku jeździliśmy jakieś tam wyjazdy. No i była jazda z Atlasem. Nie? Tak. No i wiesz, po znakach, nie? Tu na 78, tutaj w takim mieście trzeba skręcić. To tak akurat dalej, pamiętam bardzo dokładnie, bo o ile telefony już jakby w wieku, kiedy jeździłem powiedzmy ze znajomymi, gdzieś nawet z rodzicami, to powiedzmy, że były, natomiast no, to nie były smartfony z GPS-em. Tak więc to jeżdżenie z mapą, z atlasem samochodowym pamiętam bardzo dokładnie. Dobra, następna strona G14, tak, i tam trzeba było ofertować przez połowę tej książeczki, trzeba było znaleźć. Takie, że trzeba było współrzędne. Tej cegiełki. Nie? Zjeżdżamy tu, to następna to jest tyle, wiesz, tamta strona, dobra, tu jesteśmy, tu zjeżdżamy płot. Okay, tutaj jest strzałeczka, to teraz następna strona to jest... Tak, to było fajne tak naprawdę w czasie drogi, bo tak trzeba było się trochę do tej drogi przygotować. Jazda na orientację. Taka trochę jazda na orientację. Ja też nie jestem, mam... Znaczy, ja się gubię w mieście, powiem ci szczerze, że w mieście się gubię, że ja na przykład nie pamiętam za cholerę nazw ulic. No, ja też nie. Ale ja tak samo imion nie pamiętam. To więc to jest coś, to musi być w jakiś sposób powiązane. Ja pamiętam... Krzysiek. Cześć. Mam ten... Hi, I'm Krzysiek. Więc pamiętam twarze, pamiętam, że ta osoba to jest ta i ta osoba od czegoś tam, ale w ogóle czy to jest Franek, czy to jest Beata, no to już gorzej, nie? I tak samo z ulicami. Więc w mieście potrafię gdzieś pojechać, w ogóle potrafię na pamięć pojechać, na przykład, wiesz, jeżeli kawałek, jadę w miejsce B, no, ale trasa do miejsca B pokrywa się w pewnej części z trasą do miejsca A. Mhm. A do miejsca A jadę bardzo często, więc ja jadę tą wspólną częścią i nagle skręcam do A, no bo przecież, wiesz, i w ogóle nieświadomie totalnej, bardzo często mi się to zdarza. I dlatego dla mnie GPS jest fajny, bo on mnie zawsze tam... Skoryguje delikatnie. Wiesz co, kiedyś jak te mapy wchodziły i tam GPS jeszcze takie jako urządzenia zewnętrzne, były często używane, to ze Stanów Zjednoczonych tam dochodziły jakieś takie informacje, że o, ktoś wjechał, jechał na GPS i wjechał do jeziora. Nie?
Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Co, mi się zawsze wydawało, że takie nie. To jest, przepraszam, nie, to jest niemożliwe. Ale to jest totalnie możliwe. Jakby ci droga pokazywała, że masz jechać, no to... Ja sam czasami na przykład jak jest jakiś... znaczy teraz już te mapy Google'a to są takie, że one bardzo szybko się aktualizują, tak. Jak jest jakiś remont czy coś, ale był taki okres, że jeszcze parę lat temu, że jak coś się tam... bo był jakiś remont, objazd, coś, to jeszcze tak... Na przykład zdarzało się tak, że żeśmy jechali z Anką, był jakiś nowo oddany kawałek trasy i GPS wariował, pokazywał, że my z środkiem pola jedziemy, bo on nie wiedział, że tam jest droga. I Marek panika od razu. A my normalnie, wiesz, dwupasmowa jakaś tam ekspresówka, a on pokazuje, że my środkiem jeziora jedziemy, jakimś w ogóle, albo jakimś polem czy coś, nie? I zdarzyło mi się parę razy, że mi GPS mówi skręć w prawo, a ja tak, wiesz, no już mało brakowało, bym się wpierdolił w coś, bo to tak, wiesz, tak. Wiesz, no jestem totalnie w stanie w to uwierzyć. Natomiast tak czy inaczej, w momencie, w którym nie wiem, siądzie ten GPS, czy rozładuje się telefon i miałbym, nie wiem, skorzystać z mapy, no to dzięki temu, że kiedyś to robiłem, to poradziłbym sobie z tym, myślę, bez większości. Znaczy ja nie mówię gdzieś tam w terenie, nie? Że tam w lesie by mnie wysadzili, wiesz, i tutaj weź łapa zymut, ja bym, kogo mam łapać i za co, wiesz, w ogóle bym nie wiedział, o co chodzi. Patrzył, nie? Po której stronie na drzewie rośnie mech. Tak, ale tak, wiesz, tak na spokojnie z mapą, tu się rozejrzeć, tu taki kierunkowskaz, tu takie to, tu coś, a czy kierunkowskaz, że drogowskaz, tu takie to, wiesz, to wiem, żebym sobie poradził, ale zastanawiam się, jak z takimi rzeczami, czy w ogóle byliby sobie w stanie poradzić ludzie, powiedzmy te 10 lat młodsi ode mnie. Którzy nie urodzeni, znają czasów bez internetu, bez smartfonów. Urodzeni w połowie lat 90., którzy jak mieli 12 lat, to wyszedł iPhone. Już później kolejne urządzenia to były z dużymi ekranami. I później już w zasadzie nie było za bardzo tych telefonów. Znowu, wszystko pod ręką. To też gdzieś, to nie wiem, w jakimś chyba talk show, czy gdzieś amerykańskim oczywiście. No, oczywiście najlepsze. Amerykanie robią najlepsze talk show. Najlepsze. Była sytuacja, gdzie właśnie takim dzieciakom, które urodziły się... Jezus! Widziałeś, co się stało? Z tym krzesłem? Ono chce mnie zabić. Tutaj mi coś jeździ na tym krześle. Jezus, to zepsułem, jak się zacząłem rzucać. Nie wiem. Myślałem sobie jakąś wajchę. Ja nie mam tutaj, znaczy jest jedna wajcha, ta od tego. Jezus, przepraszamy was, ale tutaj... Nie wiem, co się dzieje, ale krzesło próbuję... Nie wiem, co tu się... Dobra, przepraszam. Krzesło. Musisz mieć taką blokadę gdzieś tam. Nie wiem, później poszukam, teraz nie będę tego. Dali młodym osobom telefony z tą tarczą taką analogową i no absolutnie nie wiedzieli, jak się tym posługiwać. Właśnie, jestem ciekaw, czy tego podcastu słucha ktoś, kto nigdy w życiu nie miał w domu albo nie miał telefonu okazji korzystać właśnie z takiego telefonu z tarczą obracaną. Tak, jak się z kimś rozmawiało, to trzeba było stać w przedpokoju i jakby po prostu rozmawiać z kimś. Tak, tak, dokładnie, na kabelku. No, tak, piękne czasy. No, jakby kolejna rzecz, z którą jakby teraz jest taka dla nas oczywista, a kiedyś może nie była, to na przykład wybieranie miejsc, gdzie pójdziesz coś zjeść, albo gdzie pójdziesz jakby cokolwiek zrobić w nowym mieście. Nie? Może kiedyś to też nie było takim problemem, bo nie było nas stać, żeby podróżować, tak, żeby tak się bardzo nie wychodziło jak teraz. No właśnie, nie? No, ale w tym momencie, jak jestem w jakimś nowym miejscu, to pierwsze co, to sprawdzam opinię, sprawdzam jakąś tam gdzie apkę, warto. Z której nie? Jakby, tak. Nigdy nie wchodzę do jakiegoś przypadkowego lokalu. Tam. Nie? Albo gdzie jakiś w Krakowie miły pan stojąc na deptaku zaprasza mnie do tej restauracji, no to raczej nie korzystam. Nie, ja wtedy tym bardziej, jeżeli ktoś stoi, przepraszam bardzo, to jest apel, jeżeli ktoś stojąc na ulicy, ja se idę i ktoś mi na ulicy zaproponuje, żebym ja wszedł i tam zjadł, to na pewno ja tam nie wejdę i tam nie zjem, chociażbym nawet tam szedł specjalnie. To zmienić zdanie. Tak, chodź, idziemy tam do zajebiste burgery. Ale jeżeli przed tą burgerownią ktoś mi będzie, to ja od razu zawrócę i idę do McDonalda. Kurwa, tak mnie to denerwuje. Dajcie spokój, dajcie żyć. Czy to naprawdę te zaganianie... Ty, a jaką miałem akcję niedawno, gdzie ja byłem? A, byłem, był Louis C.K. był w Polsce, nie? Byłem na jego występie. Potem jak wracałem, to sobie kawałek, bo to było w tym, koło krakowskiego przedmieścia. Jak wracałem, to myślałem, dobra, sobie przejdę się kawałek. I Nowym Światem szedłem. To było tam, nie wiem, 203, bo jakoś tak. Człowieku, serce mi... Ja tak nie wiedziałem za bardzo, wiesz, ukryta kamera, prowokacja policji. Co się dzieje? A. Idę, rączki w kieszeni, idę sobie i takie dwie dziwuchy stoją. Takie na oko, jakbym miał strzelić, ile mają lat? 15. 16, max. W sumie? Max. Nie. Średnio.
I wiesz, ja tak idę i nagle jedna z nich się na mnie spojrzała i tak się jakoś uśmiechnęła, tak ten, ja tak, u, coś, wiesz, i... coś będzie. A poczekaj, pierwsza moja myśl, dziewczyny idą na wabia, gdzieś muszą być ich koledzy, zaraz będą chcieli mnie zdziesionować. To jeszcze przyzwyczajenia z końca lat 90. 2000, kiedy takie dziesionowania to było, no, mnie, okradali mnie co miesiąc. Poważnie? Tak, no, co chwilę. I tak wiesz, taki, wiesz, już szósty zmysł mi się włączył, wiesz, rozglądam się, ale patrzę, no nie, no wszystko spoko. Ale już miałeś jak w Matrixie, właśnie tutaj przeskoczę przez ten dach, tutaj po tej drabinie. Nie, na tak jak w tym Sherlocku Holmesie, on tak zawsze tak rozkminiał tutaj pod tak, takim tak, kątem, tak. Ciach, ciach, tutaj jest złamie grydyk, wiesz, jakieś takie rzeczy, nie? I tak wiesz, idę, podchodzę i ona tak, dzień dobry, a gdzie pan idzie? Nie, ale takie, wiesz, takie, a jakieś plany na wieczór? Ja mówię, tak, idę do żony. A ona tak... aha, dziękuję, nie? I ja tak, kurwa, o co jej chodziło? Co ona chciała tam, wiesz, sponsora szukała, wiesz, o co kaman, nie? Idę kawałek dalej, znowu dwie takie dziewczyny i znowu na oko 15-16 lat. Tylko tutaj już dziewczyna, od razu wiedziałem, o co jej chodzi, że zapraszamy do klubu jakiegoś tam, nie? I ja tak wtedy, o to jej chodzi. Wiesz, to teraz dopiero wychodzi, jak ja często na miasto wychodzę, nie? Bo w ogóle nie skumałem w ogóle za pierwszym razem, o co chodzi. Ja byłem przerażony, że ona, wiesz, sponsora jakiegoś szuka, dobrego wujka, nie? Jestem silnie, no kurwa, policja zaraz mnie tutaj zgarną. Patrzą, obserwują, nie chcę, lula, wiesz, krzyż wyciągnąłem, wiesz. I czy tego rodzaju taktyka zaganiania klientów według ciebie, wiesz co, choć nie, no z drugiej strony, jakby nie była skuteczna, to by tego nie robili, nie? Tak. W Poznaniu na Starym Rynku też tam był jakiś taki klub i to jest w ogóle klub związany z tą aferą, gdzie tam jakiś dyrektor jakiejś firmy z chyba Pegginingu czy czegoś takiego, tam jakieś grube setki tysięcy wydał z firmowej karty. No w Poznaniu było bardzo głośno o tym. No i tam właśnie strategia polegała na tym, że chodziły takie dziewczyny z parasolkami takimi różowymi, nie? Sobie chodziły, ale to jakby chodziły jakby w okolicy tego lokalu, nie? No i jak były jakieś grupki facetów najczęściej, no to zagadywały, nie? No i zapraszały do klubu. No i domyślam się, że to działa, nie? No bo one tam od razu mówiły, tam wręczały jakieś tam karteczki, że tutaj z tą karteczką macie tam jakieś tam super promo na drineczka, nie? Na mnie to nie działa, tak. Jeżeli ogląda to jakiś kelner albo pani z klubu, która zagania ludzi, jak mnie zobaczycie, to nie zapraszajcie, bo nie wejdę. I tak. Natomiast schodzimy z tematu, Krzysiek. Dalej, co jeszcze było niemożliwe bez smartfonów? No, co nie jest teraz możliwe, bo kiedyś w sensie, to było właśnie. Tak, no tak. Wiesz co, w ogóle funkcjonowanie jakiekolwiek. No właśnie chociażby to, co powiedziałeś, gdzie się mówi ze znajomymi. Czy wyobrażasz sobie sytuację w tej chwili, że umawiasz się ze znajomymi na mieście i oczywiście nie na sztywno, w konkretnym miejscu, konkretnej godzinie, to złapiemy się jakoś po południu. Tak. Okej, okay. I potem się jakoś łapiecie po południu, bo ktoś komuś puścił na Messengerze pineskę z lokalizacją i ty po tej pineskę sobie przerzuciłeś do Google'a na nawigację i dojechałeś tam swoim elektrycznym skuterem, który zamówiłeś, kurwa, przez tą samą, przez telefon, przez aplikację. I potem dopiero na miejscu stwierdzacie, że sprawdzicie na, nie wiem, czy tam na mapach Google, TripAdvisorze, czy jakiekolwiek są apki, gdzie pójść, nie? Czy wyobrażasz sobie, że ludzie by się w dzisiejszych czasach właśnie umówili tak zorganizowali? W konkretnym miejscu, na konkretną godzinę, wiedzieli, gdzie mają iść, albo jakby nie wiedzieli, to żeby potrafili sięgnąć wzrokiem dalej niż ten kebab, który tutaj na rogu widać, nie? No ja, wiesz, w tej chwili, no zobacz, płacisz telefonem, wynajmuję Ubera czy tam taksówkę, wszystko przez telefon. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem kogoś na ulicy, kto taksówkę tak, taksi, wiesz, kto by wołał taksówkę. Ty będziesz stał obok taksówki i tak zamówisz z aplikacji. Ale i tak zamówisz przez aplikację, żeby nie chodzić z żadną, tak, wiesz, tak. Tutaj interakcję z człowiekiem, nie? To może trochę wiesz, przesadzam, ale ja bym tak robił. W ogóle powoli dzieje się to, na co ja czekałem i to jest trochę niebezpieczne, ale to jest bardzo... Wyczekiwałeś niczym kania dżdżu, czy tak, po prostu tak spodziewałeś się? Siedziałem i... O, to ten moment, gdzie nie trzeba portfela nosić. Nie, w tym momencie naprawdę w wielu sytuacjach portfela w ogóle nie zabieram, bo kartę mam w telefonie. Albo w zegarku. Albo. Znaczy ja nie mam, tak ale, bo mam zegarek. Znasz ale... takich, którzy mają. Znam takich, słyszałem o takich. Ale to nie są tanie rzeczy. I w ogóle rząd polski, Ministerstwo Cyfryzacji wypuściło taką aplikację, która się nazywa mObywatel.
i w ramach aplikacji mObywatel możesz mieć swój dowód osobisty. Naprawdę? No, Jezus. naprawdę. To działa Tak. w naszym kraju? Czy ma działać? Po stronie Ministerstwa Cyfryzacji to działa, ale to jakby weryfikacja, czy ty to ty, działa na tej zasadzie, że masz zwizualizowany swój dowód osobisty, tam widać normalnie zdjęcie, wygląda mniej więcej jak plastik, tylko oczywiście jakby w twoim telefonie, ale żeby zweryfikować twoją tożsamość, to tam jest taki przycisk, tam właśnie weryfikacja chyba jednostronna i dwustronna. I jak to klikniesz, to pokazuje się QR kod. I na przykład w urzędzie pocztowym, albo gdzieś tam na policji, albo gdziekolwiek, Mogą zaskanować ten służby kod. powinny mieć urządzenia, które pozwalają Skanują. skanować te kody i dopiero wtedy jakby to jest potwierdzenie twojej Kumam. tożsamości. Ale tak, w tym momencie ja w tej aplikacji mam dowód Prawo jazdy też? osobisty, prawo jazdy jeszcze nie, ale mam dowód rejestracyjny samochodu. I w dowodzie rejestracyjnym widać szczegóły twojej polisy, widać szczegóły twojego samochodu. Więc to już działa. Studenci jeszcze mogą mieć chyba kartę studenta w ramach tej aplikacji, Legitymację coś tam, studencką w sensie. legitymację studencką i wydaje mi się, że jeszcze tam jakieś karty miejskie są. I to jakby Nie oni. wiedziałem nic z tych rzeczy, które mi Ha, powiedziałeś. ha, Aha, ha, ha. No no. widzisz, jakie to Kurde, ma. balans. No to No rzeczywiście niedługo, ale tak, zobacz. i to jest petarda, nie? Wiesz, jakby plus jest taki, że. Jeśli masz Androida i nawet telefon ci ukradną, czy zgubisz, to jest dużo mniejszy problem niż ze zgubionym portfelem. No bo jak zgubisz portfel, no to jest naprawdę dupa, bo musisz jakby wszystkie karty poblokować, musisz wszystkie No. dokumenty zgłosić, że ci Tak. zginęły, czy zostały skradzione, no i wyrobić nowe, nie? A wyrobić nowe No. dokumenty takie analogowe, to jest, Mordęga, no. tak, mordęga, bo to każdy Dokładnie, dokument w innym wszystko. urzędzie i tak dalej. Chociaż teraz jest troszeczkę tak, że dużo rzeczy można w urzędzie jakby naraz Tak? załatwić tym samym, mi się Ale wydaje, że to troszeczkę się dobra, poprawiło. tak czy inaczej, jak zgubisz, czy ci ukradną telefon, blokujesz telefon, resetujesz go całkowicie i jakby tyle, jakby temat zamknięty. Kupujesz nowy telefon albo sobie wyciągasz z szuflady jakiegoś starego smartfona, podpinasz swoje konto i wszystkie aplikacje ci się synchronizują. Amazing. Absolutnie nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Ale to jest argument za tym, co niektórzy ludzie mówią, że my już w tej chwili jesteśmy cyborgami. No Tyle tak. tylko, że ten Trochę element inaczej, no. technologii, No. z którym jesteśmy Że jednością, jakby jest to nie jest zewnętrzny. tak jak w filmach science fiction, że podciągasz rękaw i w przedramieniu masz jakby Tak, że ten wszczepiony trzyma się ekran. jakieś coś takiego. Weź, bo Weź tu. złap za ten, żeby przestał wybrać. Popsułeś. No nie jest tak, że właśnie mamy wszczepione jakieś tam światełko albo trzecie Ale oko wiesz, no w właśnie czoło. chwila, moment, wiesz, i to się może stać. No Elon Musk pracuje nad Na tym, interfejsem. jak to tam, brain interface, coś tam. Interfejs. Tak, nie, to się jakoś nazywa, ma jakąś nazwę chyba, nie? Chodzi o interfejs Tak, mózg-komputer. tylko no, nieważne. Chciałem sobie po prostu nazwę, bo chyba nazwa jest na to jakoś tam, wiesz, Pewnie tak. nie, ale to jest mało ważna nazwa sama. Tak, że nie będziemy wprowadzać docelowo informacji do telefonu palcami, tylko no, bezpośrednio z Z głowy, głowy, tak. tak, i w drugą stronę tak Wiesz, samo, nie? w ogóle przez smartfony zmienił się dość mocno sposób, w jaki my myślimy, w jaki sposób pracują nasze mózgi, nie? Bo kiedyś było tak, że zapamiętywaliśmy rzeczy konkretnie, nie? Jakieś fakty, a w tym momencie zapamiętujemy ścieżki dotarcia do tych informacji. Nie? Jakbyś się na Tak. tym zastanowił, Nie to jak z kimś informacje, tylko rozmawiasz, to nie gdzie jest tak, tak. że pamiętasz konkretną wartość liczbową, tylko pamiętasz, a to przeczytałem na tym portalu, w tym Wiesz, artykule, co wpisać wtedy w mniej więcej. Google, Dokładnie tak, żeby się dokładnie tego tak. Więc dowiedzieć. wiesz, to już jest jakby rozszerzenie naszej rzeczywistości, nie? Rozszerzeniem naszych mózgów jest, rozszerzeniem naszej pamięci też są smartfony, no bo człowiek samodzielnie pamięta od 5 do 7 rzeczy, które ma na przykład do zrobienia w ciągu dnia, a wiesz, masz listy zadań na cały dzień, na cały tydzień, Kalendarze, na nie cały miesiąc, kalendarze, kalendarze, inne przypomnienia tam. duperele. No i bez telefonu byś usiadł i zapłakał, nie? No, dobra, byś pamiętał te najbliższe, najważniejsze rzeczy, nie? No ale nie zapamiętałbyś wszystkich detali, albo byś musiał usiąść i naprawdę sporo energii poświęcić na to, żeby to wyciągnąć z głowy, nie? Więc to zgadzam się, że już w tym momencie jesteśmy cyborgami, tylko nie według wizji takich science fiction, tylko jakby dostosowane do naszych realiów. Co też jest ciekawe, właśnie jakbyś teraz pooglądał filmy z początku XXI wieku, takie science fiction, które przedstawiały gdzieś tam przyszłość, no to oczywiście to wyglądało dużo bardziej wyraźnie, że
nie wiem, tam będziemy współistnieć z robotami, z jakimiś tam takimi urządzeniami cyfrowymi, jak w raporcie mniejszości, tam jakby przesuwał te różne rzeczy gestami. Jeden do jednego to nie jest otworzone, ale jesteśmy w stanie znaleźć wiele technologii, które w tym momencie już działają w mainstreamie, jakby są takimi masowymi technologiami, które realizują te rzeczy, które widzieliśmy w filmach science fiction, nie? Więc to jest niesamowite. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz, bo wydawałoby się, że przez to, bo tak żeśmy się trochę uczepili tych telefonów komórkowych, no więcej rzeczy się zmieniło od czasu, kiedy żeśmy dorastali, tak? Ale mi się wydaje, że właśnie telefony komórkowe i za ich pośrednictwem social media dostępne w każdej chwili, w każdym miejscu, przyczyniły się do bardzo dużych zmian, ale wydawałoby się, że skoro masz telefon przy sobie zawsze, jest z tobą kontakt zawsze, to jest tak jakby bezpieczne i w ogóle, i że to będzie powodować, że ludzie będą, no nie wiem, powiedzmy, dasz dziecku telefon, no to chętniej je gdzieś puścisz, bo w każdej chwili ono może zadzwonić, dostać SMS-a, może puścić jakieś właśnie lokalizacje, cokolwiek, nie? Że kiedyś, jak wypuściłeś dziecko, dziecko mówiło: mamo, idę na drugie, do Krzyśka na podwórko, bądź od 21. Wiesz, no. I tyle, i się szło, nie? I koniec. I ta matka do tej 21, czy do którejś tam, do się której się nie stresowała. No w sumie, no wiem, no Krzyśka na podwórku jest, no co tutaj, co, na chuj drążyć, nie? A w tej chwili, no jak, wiesz, no te dzieci w większości mają telefony komórkowe, przynajmniej z mojej organoleptycznej tej obserwacji, ale ja nie widzę jakoś, wiesz, takich chmar dzieciaków biegających po ulicy w tą i z powrotem, wiesz, czy bawiących się na podwórkach. No. U mnie to jest jeszcze pół biedy. Tam, gdzie ja mieszkam, akurat jest tak, że jesteśmy dosyć daleko od głównej ulicy. Jest takie, znaczy to nie zamknięte osiedle, ale takie, powiedzmy, akurat tak są wszystkie budynki i podwórka w stosunku do siebie, ten, że jest takie, powiedzmy, pół zamknięte, tak, wiesz, że tak sprawia wrażenie takiego, że no nie da się za bardzo ani na ulicę gdzieś tam wybiec, ani ten. I sporo dzieciaków biega, nie? Się tam bawią na podwórku, słyszę nawet przez okno, że ten. Ale ogólnie rzecz biorąc, no nie wyobrażam sobie w dzisiejszej sytuacji, znaczy mało jest na pewno takich sytuacji, że się wychodziło rano, matka wieszała ci klucz na szyi, na wstążeczce i ty wieczorem żeś wracał, trochę bardziej brudny, trochę bardziej poudzieranymi kolanami. No a wszystko, gdzie byłeś? No tam i tam. Fajnie było? Fajnie. No dobra, no to fajnie, wiesz. A ty w tym czasie, wiesz, ukradłeś jabłka od jednego sąsiada, to, wiesz. I jeszcze zastanawiam, z czego to się bierze, że ta komórka zamiast jakby trochę właśnie jeszcze bardziej w jakimś stopniu, wiesz, uwolnić te dzieci, no bo rodzice mają jakby przynajmniej to przeświadczenie, że w każdej chwili mogę zadzwonić, zapytać się, co robi, gdzie jest, nie? To odwrotnie to jakoś zadziałało. Wiesz, jak moi rodzice to rozwiązywali? Bo wiązali ci na szyi sznurek i przywiązywali do płotka. Lepiej. Ja pochodzę ze Złotowa, to jest taka stosunkowo niewielka miejscowość na północy Wielkopolski, no? Ale miasto prawa miejskie. Okay. I to nie Złotowo, tylko Złotów. Okej. Brzmi jakby bardziej miejsko. Nie, Złotów, no tak, nie, no tak, dobra. No i wiele lat temu mój tata był oficerem policji. No więc jak małego Krzysia nie było, no to na ulicę wyjeżdżały patrole. No to zgadzasz. Tak. Naprawdę? Zdarzało się. Znaczy, no nie tak, że wiesz, że nagle cała policja złotowska zaczynała szukać, ale jak tam ktoś jeździł po mieście, to był komunikat. Ej, słuchajcie, mały Kuczkowski gdzieś tam się rodzicom zgubił, jakbyście go ładne zobaczyli, rzeczy to ściągnijcie. No. Wykorzystywać ze środków obywateli, żeby... To teraz będzie, nie? Nie, ale to wiesz, to jakby... To jakby zgłoszenie zaginięcia prawie, że nie? Tylko że wcześniej, no i czasami tak było, że tam wiesz, jak policja się... podjechała, no to ej, młody, weź tam wróć do, wiesz, bo do teraz, domu. Nie? Ja pamiętam, ja miałem, nie wiem, 6-7 lat i bawiłem się sam na podwórku, co prawda u siebie w bloku, a jak szedłem, no w tym wieku, no to już raczej sam nie szedłem na inne podwórko, no raczej się to rzadko zdarzało. Natomiast no już w wieku tam powiedzmy, nie wiem, 9 czy 10, no to tylko mówiłem, mamo, idę tam i tam i szedłem i mi nie było południa i było spoko wszystko. I jakoś, nie wiem, nie było takiego strachu, że mnie ktoś tam porwie, zgwałci, nie wiem, sprzeda moje organy, wiesz, że coś mi się złego stanie, że jedyna rzecz,
że coś mi się złego stanie, no to że sobie krzywdę zrobię, wlezę na trzepak, z niego spadnę i rozbiję głowę. No to wiadomo, zawsze jest strach, bo dzieci mają głupie pomysły, nie? Ja pamiętam, że mama mi mówiła, że pamiętaj, synku, że jak ktoś cię zaczepi i będzie chciał ci, nie wiem, dawać cukierki czy coś, to nie. Pokazać nie kotki to. Nie, w ogóle wiesz, ja jakby tak czy inaczej nie miałem ochoty za bardzo z nikim obcym gadać, zresztą do tej pory tak mam. Natomiast no, mówiłem, dobrze, mamo, jasne. Jasne. No wiadomo, że jakby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że jakieś okropne rzeczy mogą się stać. Ale to było na zasadzie, no wiesz, no pamiętaj tam, jak będzie ci ktoś chciał dać cukierki, to po prostu podziękuj, mówisz, że nie chcesz, jak się będzie upierał, to po prostu krzycz, uciekaj, wiesz, coś tam, nie? Okej. Okay. I nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, nie? Natomiast w tej chwili to jest trochę tak, że te dzieci, ja nie wiem, bo wątpię, żeby dzieci nie chciały, chociaż nie wiem, może przez te właśnie komputery, komórki, gry, wiesz, na zawołanie to może trochę tak jest, nie? Ale że co, że nie wychodzą? Że one nie chcą wyjść. Że to one, że to jest jakby na zasadzie, że to one nie chcą. To raczej jest tak, że rodzic myśli, no dobra, skoro wychodzi, to muszę iść z nim i go pilnować. A że mi się nie chce wychodzić, to nie siedzi w domu. Kurde, no wiesz, jakby kiedyś nie było innej opcji, nie? Tak naprawdę, no bo nie było komputerów, albo jak były, to tylko gdzieś tam w co piątym domu. No, nie telefonów nie było, tak. Nie było takie powszechne, no więc jakby inny typ rozrywki był, nie? Wiesz, to i dlatego, no to też jest kwestia jakby przyzwyczajenia, no bo jak dzieciak wychodzi, chodził codziennie albo trzy razy dziennie, no i za 50 razem nic się nie stało, no to dlaczego trzeba za nim chodzić i go pilnować? Czyli nie? Według ciebie to jest bardziej kwestia preferencji, tak, że dzieciaki wolą siedzieć w domu niż wyjść. No to jest łatwiejsze i bardziej atrakcyjne, ale, nie? Ale czyli, znaczy no, do pewnego stopnia się z tą zgadzam, ale to uważasz w takim razie, że w dzisiejszych czasach, jeżeli dzieciak by chciał wyjść, to rodzic by go tak, znaczy no wiesz, no wiadomo, znaczy, że jeden puści, drugi nie puści. No, kurde, ja też nie jestem, wiesz, autorytetem, bo nie mam swoich dzieci, nie? Ja dopiero zaraz będę miał i to też będzie na tyle mało, że ono nigdzie samo beza mnie nie pójdzie, bo ono po prostu nie pójdzie, bo nie będzie umiało, tak? Więc to jest inna sprawa. Natomiast po prostu, wiesz, no, opieram się na swoich własnych obserwacjach, nie? Że ja pamiętam, jak wyglądały podwórka i place zabaw i boiska do piłki, wiesz, w szkołach i tak dalej, w czasie wakacji czy poza nimi. Kiedy ja miałem lat ileś tam, czy tam naście i tak dalej, nie? I w tej chwili dużo mniej dzieci widzę właśnie w ten sposób chmarami bawiących się, biegających między podwórkami. Ja nie mówię, że ich nie ma, natomiast jest, bo jest dużo mniej. Dużo więcej możliwości rozrywki, nie? No bo w piłkę to mogą grać w FIFA, nie? Siedząc w własnym domu. No i to też nie jest tak, że nagle wszystkie dzieci zniknęły, tylko procentowo. Nawet, nie wiem, nawet jeśli połowa dzieciaków woli albo bawić się smartfonem, albo tabletem, albo grać na komputerze, no to powoduje, że jest połowa mniej na podwórku, nie? A wiesz, też jakby polskie społeczeństwo się wzbogaciło w ostatnich latach, więc dzieciaki też dużo więcej czasu spędzają na jakichś tam zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach dodatkowych, organizowanych, nie? I dlatego... To też jest, koło mnie jest szkoła nauki programowania dla dzieci. No. W wieku. Dla dzieci z klasy 0-8. I to wiesz, temat do dyskusji, nie? No bo już wiesz, ja widzę, ktoś może jak powiedzieć, ten czwartoklasista z uśmiechem na ustach: tak, mamo, chcę się nauczyć programować. No ale... Co to znaczy programować? Nieważne, wiesz. Chcę. Ja to widzę. Całkowicie zeszliśmy z tematu, ale z tym programowaniem to ja uważam, że to nie jest głupie, nie? No bo przez zabawę naprawdę można się nauczyć fajnych rzeczy. Już ja widzę zabawa w programowanie, błagam. No słuchaj, wiesz co, ja nawet, i to na studiach dopiero, kupiłem sobie taki zestaw Lego Mindstorms. I to jest zestaw taki do budowania robotów z Lego, no, z zepsami programowania, nie? I tam taki podstawowy program dla dzieciaków do budowania jakby algorytmów sterowania tym robotem, to są takie bloczki, ale tam oczywiście można było inny firmware wgrać, żeby wiesz, żeby tam, nie wiem... Mordował kogoś. Żeby pisać. A wiesz, nie, no, jak wiesz, no, ja też nie wiem, jak do końca wyglądają te zajęcia, nie? Tylko po prostu też z drugiej strony właśnie zamiast dać tym dzieciakom się wyszaleć, wybawić, wybiegać, wykrzyczeć, to... Usiądź, wiesz, uspokój się i tutaj masz zajęcia koduj. Z tego. Ja myślę, że to trochę jest tak, że rodzice mogą chcieć realizować swoje marzenia trochę kosztem dzieci. Nie, ale tak jak mówię, nie jestem autorytetem żadnym w tym. Wiesz, no, ale zgadzam się z tym, co mówisz, że dzieciak powinien mieć swoje dzieciństwo. Nie? A uważasz, że te zmiany, właśnie to, że mamy te komórki, że te, wiesz, że mamy na wyciągnięcie palcy swoich informacji, jakąkolwiek byśmy sobie zażyczyli, to nam wychodzi w ogólnym rozrachunku na plus czy na minus?
Ja myślę, że na plus. W sensie uważam, że jak się rozmawia z kimś na jakiś temat i to nie jest temat pokroju, ale się wczoraj nawaliłem na imprezie, tylko wiesz, jest jakiś tam, nie wiem, wymiana doświadczeń, wymiana opinii, no to dobrze, żeby to się opierało o jakieś fakty. I teraz w czasie rozmów nawet, jak jest, wiesz, poruszany jakiś tam temat i czegoś nie jesteś pewny, no to kiedyś było tak, że a, to tam sobie doszyłeś, nie? A No w tym tak, teraz momencie... jak doszliśmy, ktoś się może sprawdzić w A, czasie, kiedy... albo w tym momencie nawet możesz powiedzieć, kurczę, nie pamiętam tego dokładnie, ale właśnie pamiętam, gdzie to czytałem, to sprawdzę, nie? No i wtedy, wiesz, według mnie to jest bardziej Ale wiesz co, wartościowe. z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony, mimo tego, że mamy ten dostęp do tych informacji, to większość osób z tego nie korzysta właśnie w ten sposób. Że jeżeli by tak było, jak mówisz, to by nie było płaskoziemców, antyszczepionkowców, tych denialistów klimatycznych, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby tych ludzi po prostu, przynajmniej było, wiesz, byłoby czterech, tak? Jakichś tam wariatów albo wiesz. Ale nie byłyby to tak powszechne zjawiska. Tak więc mi się wydaje, że co do założenia, to jest super. Natomiast praktyka pokazuje, że ludzie wolą to wykorzystywać do celów zupełnie innych niż te, Wiesz, wiesz. jakby to w tym momencie teraz Że to nas jakby. odczłowiecza tylko, że to nie do końca jest taka, wiesz, że to powinna być jakaś wartość dodana do bycia człowiekiem, jakby polepszać. Ale co, dostęp do informacji? Tak. Natomiast kończy się na tym, że owszem, mamy dostęp do informacji, natomiast tylko i wyłącznie od nas, czy z nas z jednej strony super, że my możemy sobie wybierać, jaka informacja jest dla nas wartościowa, interesująca, ale praktyka pokazuje, że większość osób wybiera no niezbyt wartościowe informacje, mówiąc po prostu delikatnie, Albo przez to te wybierają wart... informacje, które potwierdzają ich tezy. Tak. Dlatego ruch płaskoziemców jakby się rozszerza, nie? No bo i Oglądałeś też ten dokument o płaskoziemcach na Netflixie? Co tak. sami udowodnili, że Ziemia jest kulista Tak, i od razu zaczęli okej, zmieniać, tak. szukamy innego doświadczenia, które wykaże, że Tak. Ziemia jest płaska, nie? No No. i właśnie, i wiesz, właśnie, no tak działa internet, nie? I social media, że każdy z nas, jakby poza takimi bańkami, w których żyjemy, jakby w świecie rzeczywistym, czyli tam, nie wiem, małe miasto, duże No właśnie, miasto, to zainteresowania. jest taki bardzo duży minus social mediów, że tworzy takie bańki Tak, informacyjne, i których nie było kiedyś właśnie tego zjawiska. one polaryzują, nie? No. I to jest tak, że jeśli na co dzień czytasz, tutaj absolutnie nie będziemy gadać o polityce, ale jeśli czytasz jakby Dlaczego nie? informacje, Znaczy co? tutaj dzisiaj, czy tutaj w ogóle? W ogóle, czy będziemy? Znaczy... Tak? A, wybory się zbliżają, No, więc... ze człowieku, oczywiście, że tak. Musimy spolaryzować trochę społeczeństwo jeszcze bardziej. Hehe. No. Ja nie lubię o polityce Dobrze, rozmawiać. spokojnie. No, skończmy się A, tym. przecież zrazu się, No, ale nie hehe. zrozumie, no, skończmy się tym. No, że właśnie jeśli chodzi o poglądy polityczne, nie? Jakby, albo w ogóle jakieś opinie, do każdego człowieka trafiają podobne informacje, które już czytał, albo informacje, które czytają jego znajomi. Nie? Więc jeśli mamy określone poglądy polityczne, no to do nas będą trafiać artykuły albo komentarze znajomych, czy komentarze innych ludzi o podobnych poglądach. Nie? I to powoduje, że właśnie się coraz bardziej polaryzujemy. I to dotyczy wszystkiego, nie? To dotyczy zainteresowań, to dotyczy pasji, to dotyczy marek, które obserwujemy, czy portali, które gdzieś tam śledzimy. I to jest też bardzo A duże to jest właśnie zagrożenie, coś, czego my za młodu za bardzo nie doświadczyliśmy, takich właśnie tych baniek. W sensie, nie? znaczy one istniały do Był. pewnego No bo stopnia. czytaliśmy na przykład, nie wiem, w rodzinnym domu dana gazeta zawsze się Na pojawiała, nie? przykład, nie? Ale miało się dużo większą ekspozycję na inne punkty widzenia Tak. innych ludzi, bo więcej się spędzało czasu między ludźmi gdzieś na zewnątrz i miało się mniejszy wybór w tym, z kim się ten czas spędza, bo to do pewnego stopnia było przypadkowe. Natomiast w tej chwili, będąc w sieci, właśnie algorytmy rządzące chociażby właśnie Facebookiem Tak. utrzymują nas cały czas w tym zakresie informacji, który my no, najbardziej lubimy, no bo go lajkujemy, klikamy, Znaczy, udostępniamy, wiesz komentujemy. co, akurat z Facebookiem to jest tak, że Facebook co jakiś czas dostarcza nam informacje, którymi się do tej pory nie interesowaliśmy, ale które potencjalnie mogą nas zainteresować, które są jakby spoza naszego kręgu. Ale jeśli my nie wyrazimy zainteresowania, no to Facebook, Nie algorytm będzie Facebooka tak. Od powie, że razu okej, dobra, no to jakby na to dokładnie. nie reaguje, no to nie Dokładnie. będziemy mu tego proponować, nie? Więc to raz, że Facebook tak działa, a dwa, my sami tak działamy, nie? Jeszcze tak na sam koniec, bo już powoli wydaje mi się, że kończymy. Do
social mediów nikt nie stworzył instrukcji obsługi. Mhm. W sensie, jak powinniśmy z tego korzystać? Odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie, w świadomy sposób, tak dalej. Mhm. I co więcej, jak mamy uczyć korzystać z tego małe dzieci? Bo my jako dorośli, powiedzmy, ja zacząłem z Facebooka korzystać w wieku lat 20 kilku, to ja wchodząc na Facebooka wtedy zdawałem sobie sprawę z pewnych mechanizmów zachowań ludzkich, dlaczego ktoś może napisać tak albo inaczej i tak dalej, nie? Dlaczego ktoś jest, wiesz, kozak w necie, pizda w świecie, nie? Że tutaj, wiesz, a małe dziecko nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy i stąd się biorą, już tak troszeczkę rozwijam kolejny temat, ale stąd się mogą brać, wiesz, jakieś depresje, niedepresje, no. Wiesz, u młodych bardzo ludzi, wiesz, samobójstwa, co raz na jakiś czas niestety się słyszy, że jakiś tam dzieciak gdzieś popełnił samobójstwo, bo go gnębili w necie, nie? A gdzie... W życiu by go pewnie nie gnębili, gdyby nie było internetu, bo by się w szkole, wiesz, no inaczej się zupełnie mówi do kogoś, patrząc mu w twarz, a inaczej zupełnie nie widząc tej twarzy i pisząc na klawiaturze. Pisząc na, nie? Dużo więcej można sobie pozwolić. Dokładnie, dokładnie tak. Nie? I o ile, wiesz, dorosły człowiek ma dużo większą szansę na to, żeby zdać sobie z tego sprawę, mniej się tym przejąć, albo po prostu tego nie zrobić i tak dalej, no to dziećmi jest inaczej. I nikt nam nie dał instrukcji obsługi, jak wychowywać dziecko, które... No bo moje dziecko już od urodzenia, nie, ono nie będzie znało innego świata kompletnie, w ogóle. Nie ma szansy na to. Będą zawsze smartfony, które w coś tam wyewoluują z czasem, social media będą, czy takie, czy inne, nieważne, ale będą, ten dostęp do informacji. Mechanizmy będą to same. Wiesz, ja tylko pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że na tyle to ogarniam, że będę wiedział, na co zwrócić uwagę, o czym porozmawiać, co, ale czym się to uda. To tego, nie? Kończymy, Mareczku? Kończymy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach. Opowiedzcie nam o swoich wspomnieniach z czasów przed smartfonowych i przedinternetowych. Bo to właśnie, wspomnienia z czasów przed smartfonowych, przedinternetowych, czy może wasze myśli dotyczące tego, jak straszną, spektakularną porażką skończy się istnienie ludzi przez właśnie takie okropne rzeczy jak social media i w ogóle. Nie wiem, może. 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 Miłego dnia. Dziękujemy wam. Cześć. Dziękujemy. 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 Dziękujemy wam bardzo. Pomachaj. Pa, pa.